Przerywamy nadawanie wojny, by pokazać trochę bardziej przyziemne klimaty, gdzie rozgrywał się egzamin na Chunina pomiędzy pierwszą serią a Shippudenem. Zapraszam. Tutaj widać chociaż, że Naruto się męczy przy tym treningu, no i samo to, że trwa on 2 lata, więc nie wygląda na nic łatwego, zupełne przeciwieństwo tego, co będzie później. Ta Shizune powiedziała, że na ostatnim egzaminie na Chunina 2 lata temu brał udział 153 uczestników, stąd pewnie też wątpliwości osób na wojnie, skąd Sojusz wziął 80 koła osób. Spoko są te spiski przeciwko Garze, bo jeszcze nie wszyscy zaakceptowali go jako Kazekage. Chyba za każdym razem to mówię przy Shikamaru i Temari, ale podobają mi się te ich przepychanki i takie ciche pokazywanie nam, że coś ich łączy. Podoba mi się też to, że ten egzamin nie jest tylko czymś do odhaczenia, tylko ma głębszy sens. Oraz jak zwykle śmieszy mnie ten bzik Terumi Mei na punkcie małżeństwa. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8. Super tutaj Kakashi zagrał kartą badasa, mówiąc, że grożąc mu, grożą liściowi i piaskowi i czy są tego pewni. Nice. Super też Pain podstępem udawał Hanzo, by inne wioski myślały, że on ciągle rządzi Amegakure, jednak Tsunade słyszała plotki i nie wyklucza, że to właśnie jest taka zagrywka mająca na celu wprowadzić innych w błąd. Zabawna jest ta Fu, to w dużym stopniu kopia Naruto, ale jakoś bardziej mi się podoba na tym etapie, chyba mam objawy przednarutowania. Z drugiej strony to brzmi prawie jak żart, gdy Ino mówi do Sakury, że wie jak silna jest, bo przekonała się tego na ostatnim egzaminie na Chunina. No cóż, tam to raczej pokazu siły nie było widać. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Fajnie już na początku, jak zwykle rok się podpalił, zanim coś się zaczęło. Spoko na pełnej chile, że Temari i Shikamaru sobie siedzą i obserwują na monitorkach egzamin i szczerze to ten sprawdzian Shikamaru był pomysłowy pod tym względem, że każda drużyna zachowywała się inaczej, a więc nie ma uniwersalnego sposobu na przejście dalej. Bardzo dobre jest to wspólne myślenie wszystkich geninów, którzy próbują wymyślić jakiś sposób na przejście dalej i również git jest opuszczenie oczka do nas oglądając drugi raz, że robak Shino lata nad Fu, coś wyczuwając, a to dlatego, że jej ogoniasta to też w sumie taki duży robal. Tak jak w przypadku pierwszego egzaminu pisemnego, który widzieliśmy, tak też tutaj mi się podoba to, że wszyscy wykorzystują swoje zdolności, żeby sobie podpowiadać. Minusów nie widziałem, odcinek na dychę. Niegłupi pomysł na Jiego w sumie i fajnie to przedstawili na podstawie rozkmin Hinaty, jakby interpretowała 4 uderzenia. Od razu wiedziałem, że ten gość stroluje i uderzy inaczej niż 4 razy, nie zawiodłem się, zaimponował mi, jednocześnie Neji go zgasił, że w sumie czy by uderzył 3, 4 czy 5 razy to bez znaczenia, bo to i tak daje sygnał innym co zrobić. A później Sakura rozkminiła, że skoro usłyszeli 5 dźwięków, to muszą wypełnić zadanie za 50, a osoba uderzająca za 0, co da 100 punktów. Nice. Mega mi się podoba ten mastermind Neji'ego i to, że chłop nie mógł tego przyjąć i chciał mu przeszkodzić, a więc Neji non-stop dobijał ciosy tak, żeby zawsze było 5. Czułem taką wewnętrzną satysfakcję. Druga część egzaminu pisemnego była podchwytliwa, osobiście wpisałbym ja, co moim zdaniem też powinno przejść, jako że każdy wpisałby to samo, ale nie jest to konkretna osoba, więc nigdy by tu nie zginął. Podobało mi się to, jak Tsunade zagięła Kankuro i też to, jak Danzo spoko pokazał tutaj rozkminy, że Hanzo najpewniej nie żyje. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na dyszkę. Fajnie zamknęli Fu na łańcuchy i faktycznie obrzydliwe jest to, jak ten grubas poci się na wszystkie strony. Ogólnie tutaj jedna wielka bitka, a ten grubas wpierdziela żarcie z podłogi. Fu na luzaku wpadła sobie na tą burdę i oświadczyła, że chce się zaprzyjaźnić, a wszyscy w takim wielkim szoku. Tutaj ogromny skorpion prawie ubił Ino, Chojiego i Sakurę, a Fu go z piąchy i ujeżdża go jak byka. Zabawna dziewczyna. Tu też pokazuje, że ma siłę, skoro jest taka beztroska. Później też pięknie kręci się dookoła na zwłokach tego skorpiona. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Spoko wygląda ten trening Gary z Shirą, szkoda, że to filler, bo tutaj Gara mógł faktycznie się ciekawie wzmocnić w taijutsu, a plus jego tarcza to mogłaby być fajna kombinacja. Te oczy małej są dziwne, ale wydają się dość mocne i niezłe także są techniki iluzji tej babki, gdzie dwukrotnie w krótkim czasie złapała drużynę Gaja w genjutsu. Ładnie chłop za to wykorzystał bardzo dobry wzrok tej małej i ją oślepił, co zadziałało super efektywnie i super śmieszny sposób na wyjście z tego wodospadu piaskowego, gdzie ten przywołała giga ultra potężną drabinę i po prostu po niej przeszli. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek znowu na 8.
Ta historia Shiry oczywiście jest dość smutna, jednakże to tak naprawdę praktycznie to samo co historia Rocka czy Gaja, więc mam takie mieszane uczucia. Oczywiście bez pojedynku Gary z Lee prawdopodobnie piąte KZKG by nigdy nie zmienił od tak reguł w wiosce, ale to podjeżdża trochę pod recykling. Po raz pierdyliardowy także widzimy tę samą przeszłość Rocka, ta jego determinacja jest spoko, ale to powtórka z rozrywki. Śmiesznie też zielona bestia Konohy przeskoczyła po prostu przez dziurę wraz z otwartymi bramami, nie ma to jak prostota. Świetnie się też wzruszał na słowa Shiro o jego pracy, determinacji i przyszłości, uśmiech pojawiał się mimowolnie, szczególnie jak tak z szacunkiem do siebie podchodzą i na końcu postanowili zawalczyć, choć nie musieli, to chcieli. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Niestety na początku dostaliśmy trochę flashbacków powtórkowych, na szczęście na tyle mało, że nie zmienia to mojej oceny zupełnie. Spoko, Shira jest nie tylko mocny w taijutsu, ale jest też inteligentny. Fajnie początkowo wydaje się, że Gai jak zwykle wymyśla teorię na poczekaniu, ale później Git pokazał jak wymusił na Rocku styl walki, żeby przekuć to na swoją korzyść. Dowalenie wygląda zarówno Rock Lee, jak i Shira, no i ta ich walka wygląda super epicko, szkoda, że tak szybko się skończyła. Interesująca jest też ta scena jak Fu się zbliżyła do piaskowego oka Gary. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na dychę. Dowolony fryz ma ten gość, a ten tutaj jeb cios z brzuchola, nice. Spoko ci przeciwnicy drużyny Kurenai współpracą zdobyli zwój, wspólnie atakując tego kto go ma. Fajny jest ten krycikowy przywołaniec. W sumie też przerażająca wizja umrzeć w ruchomych piaskach, jednakże wiemy, że tak się nie stanie, bo to czasy przed Shippudenem, a więc nieszczególnie mnie to ruszyło, ale to pięknie pokazano, że to Shiki Akamaru ratowały ich od śmierci. No fajnie. Niewiadomych brak, odcinek na 7. Ojeju, ble, gruba zrobił jakiegoś mokrego bombla i rozbił go na sobie i kompanach, żeby zneutralizować zapachy. Fajnie Shino i Hinata cisną Kibę w sumie dlatego, że ten się przejęzyczył, choć celowo tego nie robią. Śmiesznie Kiba użył Kagebun Shinnojutsu, ale miał za mało czakry, więc od razu padł na ziemię i dobrze pokazany jest ten trening Kiby i pomimo, że mu się nie udawało, to trwało to dość sporo czasu, żeby w końcu mógł stworzyć trójgowego giga psioka. Mimo, że to wszystko zostało pokazane w kilka minut, to uważam to za lepsze pokazanie niż śmieszne treningi Naruto, które trwały jeden dzień i dawały mu boosta razy 100. Tutaj Shino użył tych giga wielkich robali na krecie przywołanym, a gość, który go przywołał, spanikował. Nice. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Matko boska, ci Shinobi Konohy wyglądają tak zwyczajnie, że od razu wiadomo, że nic nie zdziałają. No a taka kobieta to skarb, myk i obiad nawet na pustyni zrobi, choć wkurzyła się Nelly i sobie poszła, więc tak no nie do końca zrobiła. Jech, ten flashback ten jest o tyle smutny, że szukała pomocy, by zdobyć jakąś swoją unikalną dobrą technikę, a nie może skoczyć wyżej niż podstawy, a Gai jej nie pomógł. Ja serio uważam, że ona mogłaby być naprawdę OP, jeśli chodzi o walkę bronią, ale potężnie ją opluto. Te karty Ajisai są bardzo fajne, nawet taka głupotka u ten dużo by jej dała, bo to dosłownie ta sama technika, tylko inaczej przedstawiona, bardziej widowiskowo. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Kurde, nawet nie wiedziałem, że to możliwe, ale nostalgłem do niedawnych czasów, oglądając te sceny, jak Pain jeszcze coś znaczył, to było jeszcze na tak w miarę przyziemnym poziomie, zupełnie coś innego niż ta śmieszna, mało ciekawa wojna. Niezły był ten cios toporem w wielką mrówę, a ta panda to wyglądała jakby tydzień chlała. No i niestety pomimo, że ten odcinek miał pokazać progres ten, to nadal jest to dość zwyczajne i szczerze mówiąc nie umywają się jej techniki ciekawością do technik czasoprzestrzennych Ajisai. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Spoko już na początku wygląda to, jak ta medyczka wyciąga ciernie trującego kaktusa z tego typa i kurde, niezły dzban piw z kapania Asuma. Śmieszne były to marzenia w głowie Ino oraz tutaj także jest pokazane, że trening nad medycznymi technikami nie trwał 2 dni, tylko miesiącami, by zrobić mały krok i to jest świetne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7. Ta technika do złudzenia przypomina technikę Saja tylko z piasku. Chyba nawet dźwięk jest ten sam.
Spoko tutaj dzięki Ino, która wykorzystała sensoryczne zdolności, udało się Sakurze i Chojimu zaatakować niewidzialnych przeciwników. Bardzo dobre było to, jak Ino próbowała przełamać swoje słabości i przenosiła myśli Sakury do Chojiego, tak by ten mógł szybciej reagować na niewidzialnego wroga i ogólnie spoko jest ten rozwój Yamanaki. Tak naprawdę z całego Ino Shikacho to ona rozwinęła się chyba najbardziej. Wiadomo, była najgorsza, więc miała największe na to szanse, ale stała się naprawdę użyteczna i całkiem wszechstronna. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie uważam, że ona jest najlepsza, tylko że zaliczyła największy progres względem samej siebie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem również na 7. Bardzo fajnie wytłumaczone zostało, w jaki sposób Tsunade i Sakura są w stanie używać Sozo Saisei i Byakugo no In, to przez to, że gromadzą czakrę przez lata w oddzielnym zbiorniku, by później jej użyć. Spoko tutaj Ino chciała użyć Shintenshin no Jutsu na tej babce, co używa marionetek, a ona ją zaskoczyła bardzo podobną techniką i zaczęła manipulować blondyną. Git rozwinęli to, jak kształtowała się znajomość Karin, Suigetsu i Sasuke, a tak naprawdę to Uchiha testował ich umiejętności jeszcze przed zabiciem Orochimaru. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 8. Ej, nawet nie głupio wygląda ta walka w głowie Chojiego, choć króciutka. Przerażająco dziwnie wygląda ta babka, która okazała się marionetką, a tak naprawdę to ta mała okazała się shinobi. Fajnie tu Kurama ciągle baituje Naruto, żeby ten używał więcej jego czakry i spoko wyglądają ci poturbowani Naruto i Jiraiya przez to, że Blondas uwolnił 4 ogony Kyubiego. A tutaj babka robi freestylo. Spoko, Sakura jednym ciosem wywołała falę piaskową, którą przepłynęli przeciwnicy, ale to tak naprawdę nic nowego niestety i też była ta sama sytuacja. Sakura non stop mówiła, że nie może być z tyłu, bla bla bla, dostała mocy i one shot. Bardzo powtarzalny schemat u niej. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5,5. Śmiechłem na taką minę fu, jakiej kompanii powiedzieli, że powinni biec w tamtą stronę. Nieźle wygląda ta burza piaskowa, no i jest też całkiem mocna. Fu się schyliła od lecącego kamienia, a jej kompan dostał w łeb. Fajowo. Ogólnie też ten powiedziała, że tylko w takich sytuacjach może się przydać, a Lee i Neji zamiast zaprzeczyć, to jej przytaknęli. Zabawne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Kankuro na wywalaniu sobie jedzie w swojej marionetce, a tamci muszą za nim iść. Spoko Gai użył trzeciej bramy, żeby stworzyć taką tarczę, dzięki której mogli biec przez tą burzę. Ta muzyka tego gościa podobała mi się, spoko jest, ale często w tle dodawali jeszcze soundtrack i to giga błąd. Gryzą się te dwie melodie, a w zupełności ta z instrumentu by wystarczyła. I pięknie Fu ignoruje tych gości, oni że w końcu udało im się ją dogonić, a ona bez słowa poleciała sobie w drugą stronę. Ogólnie ten antagonista wygląda całkiem ciekawie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7, chciałem dać dych, ale ten soundtrack w tle mocno irytował. W poprzednim odcinku już trochę wyciągnął bestii Gary chociażby, a tutaj już magicznie nie, więc dostaliśmy te same sceny. Fu jak zwykle śmiechowa stworzyła kokon, a później nakrzyczała w środku, żeby ktoś ich uratował, a Gara, że przecież kokon zatrzymuje jej głos. Głupiutka, ale fajniutka. Spoko pomysł, żeby pomóc Jinchuriki za pomocą Tenketsu, bo dzięki nim gościu pobierał tę czakrę. Akceptowalne wytłumaczenie, bo to ma jakieś tam uzasadnienie i nie zostało wymyślone na poczekaniu. I super ta jego broń obróciła się przeciwko niemu, ponieważ łańcuchy szukały czakry ogoniastych, a ten gościu przecież ją zmagazynował w sobie, więc atakowały jego. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6. Na samym początku dostaliśmy rozmowę z pomysłodawcą zamachu na Garę, okraszoną flashbackami i ckliwą gadką o tym, jak Naruto go zmienił itd. itd. No okej, ale ile razy można słuchać tej samej historii? Po walce z Blondasem to Gara jedyne co mówi to Naruto, Naruto, Naruto. W sumie podobnie jak Neji, wiele postaci w tym arku akurat. Najgorsze jest to, że ten gościu uznał, że Gara jest w sumie w porząsiu, choć nie spodziewałem się, że popełni seppuku, za co plusik. I uff, na szczęście to się tak skończyło, bo chyba bym padł ze śmiechu, jakby Matsuri miała jakiekolwiek szanse z Shirą. Rozumiem, że nadzwyczajne zdarzenia miały miejsce, ale to, żeby każdy sobie decydował o tym, kto zostanie chuninem, to takie średnie wytłumaczenie, no i też nie fair dla tych, którzy faktycznie zdobyli dwa zwoje.
Śmiechłem na koniec, jak Shira serio nałożył ten strój od Lee. Choć to powtórka z rozrywki, to doceniam ten kontrast, który tutaj został poczyniony. Tutaj mamy zadowoloną Ajisai, która awansowała na Chunina i od razu dostała swoją pierwszą misję, by za chwilę dwóch gości niosło jej zwłoki, badassowe. Zabawnie Fu ze swoją głupotką chciała zapoznać się z Kakuzu, no i cóż, wybrała niezbyt dobrze. I wow, naprawdę niespodziewane, że ta trójka nie awansowała, no kto by się spodziewał. Niewiadomych brak, odcinek na piątkę. Średnia tego arku to 7,5. Jest to w pełni filerowy ark, ale jest to też fenomen, jako że pomimo długości tego arku, to wszystkie odcinki poza 409 i 413 były naprawdę dobre. Dostaliśmy praktycznie same nowości, rozwinięcie protagonistów, których już znaliśmy i oczywiście nie wszystko było na wybitnym poziomie, że szczęka opadała, ale był to ark na dość wysokim poziomie i nie mogę powiedzieć, żebym się nudził na chociażby jednym z tych odcinków. Minusem, który mógłbym szczególnie to na pewno to, że ten egzamin był jak dla mnie za miękki. Dużo to było pomocy pomiędzy uczestnikami, jakiejś tam dobroci, nie było w sumie pokazanej ani jednej śmierci, do tego odwołali trzecią część, więc każda wioska mogła sobie zdecydować, kto awansuje. W porównaniu do Lasu Śmierci i znacznie młodszych dzieci w tamtym okresie, to to jak bajka dla dzieci. No i też nie dowiedzieliśmy się, co finalnie stało się z tym Grajkiem na instrumencie po złapaniu. Ponownie jednak mam wrażenie, że pod względem wizualnym ten ark robił niejednokrotnie większą robotę niż to, co dzieje się w kanonie. Powiedziałbym, że obraz był taki ostry, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Prawdziwy egzamin to jest taki na subskrypcję. Jeśli tego nie robisz, to ja w sumie nie wiem, dlaczego ty myślisz w ogóle o jakimś awansie. No ja na pewno cię nie przepchnę dalej, zapomnij.